Wakacje za pasem i o ile uczniowie będą mieli teraz dużo wolnego czasu na zabawę, to śląska policja przypomina, co zrobić, żeby być bezpiecznym. Szczególnie jeśli chodzi o wycieczki rowerowe. Paweł Jędrusik. Patryk miał szczęście w nieszczęściu. Jechałem na hulajnodze, nie widziałem auta, pojechałem i mnie uderzyło. Na szczęście to zdarzenie nie skończyło się tragicznie, ale takich sytuacji na polskich drogach jest nadal dużo, za dużo. Tylko w tym roku to ponad 500 zdarzeń na terenie województwa śląskiego, z tego 120 wypadków, 4 osoby zginęły, tak więc mamy o co walczyć, mamy co poprawiać i my dzisiaj spróbujemy to zrobić. Dlatego śląska policja organizuje spotkania z najmłodszymi i przypomina, jak istotne jest zadbanie o swoje bezpieczeństwo. Tym razem taka pogadanka odbyła się w zespole szkolno-przedszkolnym w Łące. I choć wiele dzieci ma pewną wiedzę, to takie spotkania są potrzebne. Teoretycznie tak, natomiast jeżeli chodzi o praktykę, no to różnie wygląda. Niestety mamy taką ścieżkę rowerową, która jest poszatkowana wyjazdami z różnych domostw i dzieciaki nie zwracają na to uwagi, jadą jednym ciągiem, co może prowadzić do różnych niebezpiecznych kolizji. Zadbanie o własne bezpieczeństwo to jedno, ale istotą jest również stworzenie rowerzystom i użytkownikom hulajnóg odpowiednich warunków. O to zabiega m.in. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wydaje się, że takim kluczowym elementem jest bezpieczna infrastruktura rowerowa, która powoduje, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z 8 czy 80-latkiem, kobietą, mężczyzną, wszyscy czuliby się na tej infrastrukturze bezpiecznie. Tutaj w tym rejonie widać, że z tą infrastrukturą jest naprawdę nieźle. Natomiast jak się patrzy na badania, to 70% Polaków mówi, że jeździłabym rowerem do pracy, na zakupy, ale się obawiam jazdy rowerem w ruchu mieszanym z samochodami. Po takiej pogadance dzieci są już bogatsze w wiedzę. Trzeba uważać na pewno i nawet jak się jeździ na rowerze, to trzeba zawsze pamiętać o kasku. I oczywiście rozglądać się, ale nie za wolnym czasem, bo tego przez najbliższe 2 miesiące będzie pod dostatkiem.